Witam was serdecznie. Jestem Anterokaczan. Jestem Brazylijczykiem i też Polakiem. Z tego powodu mój polski jeszcze nie jest zbyt wyraźny, ale staram tutaj mówić powoli, aby był taki zrozumiały dla każdego z was. Na początku chcę opowiadać troszeczkę na żywą świadectwo życia, bo do 24 roku życia byłem niestety opętanym człowiekiem, nieszczęśliwym, bezrozumnym, głupie, chory i możemy dodawać i dodawać, kim byłem. Młodym człowiekiem, fizycznie zdrowy, ale duchowo chory. Pełny serca nienawiść. Wiele razy był tak, że w Brazylii, jeżeli wy nie wiecie, jest, możemy powiedzieć, dziś około 80 czy 85 milionów ludzi, którzy kochają Jezusa Chrystusa. I pomiędzy nimi, tych ludzi, wiele razy przychodzili do mnie, do tamtego czasu, młodzieńca. To był 18 lat temu. I niestety wiele razy, kiedy ludzie przychodzili, aby mówić dla mnie o Jezusie, kiedy przychodzili do mnie, aby głosić Ewangelia, tamtego czasu, z powodu, że byłem pętanym człowiekiem, pełny nienawiść przede wszystkim do ludzi, którzy mieli Jezusa, niestety wiele razy byłem tych ludzi. Bo wiele razy szatan używał moje życie, aby poprowadzić krzywdę w przemocy na ludzi. Bo byłem po prostu ślep, bezrozumny. Stare życie, w grzechu, w nieposłuszeństwu, daleko od Boga. Jest napisane w Piśmie Świętym. Bóg mówi wyraźnie przez Piśmo Święte, tego nie widziałem. Zapłata za grzech jest śmierć. Zapłata za śmierć. Zapłata za grzech jest śmierć. Ale dar, łaska Jezusa Chrystusa jest życie wieczne. Ale tego nie widziałem. I tego grzech, tego paskusów na mojego życia zaczynał dosłownie mi zabić. Duchowy już był martwy. Ale fizycznie pomału też. Opowiadał wam takie formy skrócone, mój świadectwo. Różne sytuacje były takie, że niestety byłem ludzi. Opowiadam jedna sytuacja wam. Pracowałem, byłem nauczycielem karate, ćwiczyłem karate 16 lat. Zaczynałem ćwiczyć karate, aby ochronić siebie, jako obronę, jako ochronę. A potem z umiłowaniem zakochałem w karate. Karate dla mnie był życie. Karate ma dylematy, ma tam filozofia jakaś, ma jakaś różna nauka, ale to wszystko jest kłamstwo, to nie funkcjonowało mojego życia. Szatan przychodził, zrobił ze mną co chciał, bo żyłem w grzechu, w nieposłuszeństwie. I niestety, nie tylko, że jestem dużym człowiekiem, ale jeszcze karate, czarny pas czwartego dnia. Szatan mi uczył zabić człowieka w 3 sekundy. 1 sekund, aby człowiek zemrał. 2 sekund, aby człowiek był niepełnosprawny. I 3 sekund, aby człowiek zniżył. Ja dziękuję Bogu dziś z całego serca, że nigdy nie zabił nikogo. Nie ma tego ciężaru na moje sumienie. Ale różne paskustwo robiłem niestety z powodu, że nie był niewolnika szatana. Z powodu grzechu. I była pewna sytuacja, wracając z pracy w Rio de Janeiro, Brazylia. Dworzec PKP, centralka w Rio de Janeiro, tłum ludzi. O godzinie 19 mniej więcej. Pewny mały człowieczek, mały człowieka, taka mężczyzna przychodzi do mnie, ciemna skóra. Zaciepiał mnie i mówił tak, przepraszam panie, ja muszę mówić z duszy dla ciebie. Ja mówię, słuchaj. Ja wiem, że ty jesteś wierzący człowiekiem. Ja nienawidzę cię. Przestań. Nawet nie spróbuj. Bo jeżeli ty będziesz mówił z duszy dla mnie, ja cię zbiję. Ale on
bio pełny Ducha Świętego. On kochał Jezusa. I Bóg, chwała za słowo Chrystusowo, dziś ja zrozumiem. Bóg położył tego człowieka na mojej drodze, na moje życie. 18 lat temu w Rio de Janeiro, Brazylia, abyś mogą słuchać prawdziwą Ewangelia. Nie religia, nie jakieś baśnią, nie jakieś głupota albo mają cienia, albo hereza i nauka ludzka. Ale ten człowiek, pełny Ducha Świętego, przychodzi do mnie i mówi prawdziwe Boże Słowo, Boże Ewangelia. Ale ostrzegałem tego człowieka. On miał tego mówić dla mnie. I kiedy on zaczął mówić, ja nawet mogę pokazywać. Marek, chodź tu, ty pomóż mi. Pastor Marek, chodź tu, ty proszę. Takie pokazuję tylko, by było lepiej dla mnie. I tego człowieka nie słuchał mnie. Ja mówiłem, przestań mówić o Jezusie dla mnie, bo bije cię. A tego człowieka był pełny Ducha Świętego. I kiedy dalej się ciągle mówił, uderzyłem pierwszy raz tego człowieka. Ale słuchajcie, ja jestem wielki, dużo jestem. A jeszcze czarny pas twardego dnia. Mogą zabić tego człowieka, ale Bóg nie pozwalał, chwała Bogu. Uderzyłem z rękoma. I tego człowieka upadł 3 metra ponad do tyłu. Z jego ojciec uderzył i z krew zaczynał leczyć. A ten człowiek miał Pismo Święte na rękę. Opadło. On brał swoje Pismo Święte na rękę. Patrząc na moje oczy i mówił tak: nie ma problemu, że ty mi bijesz, bo Bóg jest miłością i Pan Jezus Chrystus ciebie kocha. I kiedy on mówił tego słowa, druga raz, tego człowieka na tamtego czasu, 18 lat temu, kiedy był pętany, kiedy żył w grzechu daleko do Boga, druga raz z nogą teraz uderzył. Potężny coś. On upadł do tyłu nowa, jeszcze raz. Krew leci. On stał jeszcze raz i patrzy na moje oczy i mówi: nie ma problemu, że ty mi bijesz, bo Bóg jest miłością i Pan Jezus ciebie kocha. I trzeci raz, kiedy on skończył mówić, trzeci raz uderzył tego człowieka. I jeszcze raz on upadł, dziękuję ci, Marek. Jeszcze raz on upadł i troszeczkę z dala. Ale dalej stara patrz na moje oczy i mówi: nie ma problemu, że ty mi bijesz. Ja ci przebaczę, bo Bóg jest miłością i Pan Jezus Chrystus ciebie kocha. I do dzień dzisiejszy tego człowieka już nie widział na mojego życia. A potem, jak mówił, to dowożysz PKP w Rio de Janeiro, Brazylia. Musiałem jeszcze 40 minut do domu z pociągiem. Kiedy siedziałem na pociągu, kiedy jechałem do domu, cały czas mi zostało tego słowo. Ja nie widziałem, ale dzisiaj wiem, że on cytował, on mówił, pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8. Kto nie miłuje, Boga nie zna, bo Bóg jest miłością. Bo Bóg jest miłością. Pan Jezus Chrystus jest miłością. I zaczynam rozmyślać, jak to można istnieć Boga, który kocha, jeżeli istnieje na świecie człowiek jak ja, upętany, okropny, o który bije ludzi, pełny nienawiść. I o właśnie o co chodzi. Mój świadectwo ma cel. Muszę powiedzieć wam, że Pan Jezus Chrystus zmienił mojego życia. 18 lat temu, kiedy oddałem życie Jezusowi, Antero Kaczan, stary człowieka przyminęło. Wszystko stało się nowo. Bo zrozumiałem w duchu, że Pan Jezus Chrystus przeszedł, aby umiera na krzyżu. Mi się wydaje, że każda osoba, każdy obywatel z tego kraju wie, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za naszym grzechem. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wykupił ciebie i mnie. Pan Jezus Chrystus zapłacił cenę za twoje brudu, za twoje kłamstwo, za twoje paskustwo, za twoje, za moje. Pan Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Pan Jezus żyje. Pan Jezus nie wisi na krzyżu, ale Pan Jezus żyje wiecznie. Pan Jezus jest Bogiem. Ale słuchajcie, nie tylko Polska, ale mówimy Polska, bo tu jesteśmy. Polacy wiedzą, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Ale większość ludzi nie robi nic z tego. Większość ludzi tylko wiedzą, ale nie wyznają grzechu Jezusowi Chrystusowi.
Не пшему Ісуса Христуса до серця, то захенцав вас, захенцав через Духа Швентего, кохані. Слухай, Пан Ісус Христу пшешету, умару на кшижу, не тільки, аби здаш пшебачення за свої грехи, жели пшехож до Него, і упам'ятаєш. Пан Ісус пшеходжу, не тільки, аби пшебачиш грехов. Пан Ісус пшеходжу, аби здаш життя вічнего. Życie wiecznego. Pan Jezus, kiedy został skrzyżowany za Twoje obuda, za Twoje grzechy, za nasze grzechy obuda, za nasze brudu, za nasze fałszu. Kiedy Pan Jezus Chrystus został skrzyżowany na krzyżu, On wyrzekł 7 pięknych słów. I przed ostatnim słów Pan Jezus, żony, kiedy oddaje Ducha Ojca, żony, kiedy oddaje Ducha, mówił, wykonało się. Z greckiego tego słowa teleo, wykonało się. Pan Jezus Chrystus wyrzekł na krzyżu, wykonało się. Mój kochany, ty nie musisz już cierpieć z powodu nałogów. Ty nie musisz cierpieć. Są ludzie na świecie, którzy lubią mieć problemów. Ale jeżeli ty nie jesteś ta osoba, jeżeli ty jesteś osoba, która ma problem, ale chcesz wejść z tych problemów różnych, słuchaj, przychodź do Jezusa, ust twojego serca, niech Pan Jezus Chrystus tyka twojego serduszku, słuchaj tego słowa, Pan Jezus Chrystus wyrzekł na krzyżu, wykonało się. To znaczy, moi kochani, moja kochana, umarł na krzyżu, zapłaciłem cenę na moje ranami, wy jesteście uleczeni, jeżeli przychodzicie do mnie, będziecie zdrowi. Jeżeli ty jesteś chory, kiedy ja oddam mikrofony, ja zapraszam cię na bok, tutaj będziemy modlić się. Pan Jezus Chrystus uleczy wszelka choroba. Kiedy Pan Jezus Chrystus wyrzekł na krzyżu, wykonało się. Pan Jezus Chrystus mówił dla ciebie, dla mnie. Jeżeli ty masz problemy z narkotykami, dzisiaj, jeżeli przychodzisz do Jezusa, o Pan Jezus się uwalnia. Jeżeli ty masz problemy z papierosami, czy jakieś nikotyny i nie chcesz mieć, Pan Jezus Chrystus, wyrzekł na krzyżu, wykonało się, wykupiłem cię, zapłaciłem cenę za ciebie, ty nie musisz cierpieć, a być może ty nie miał problemy z narkotyki, czy wódka, czy jakieś pijaństwo, a być może twój problem jest w rodzinie. Słuchajcie, kiedy my dopuścimy Jezusa Chrystusa do naszego serca, jako Pana, jako gospodarza, nie tylko jako Pana, nie tylko jako gościa, ale jako Pana i gospodarza, Pan Jezus Chrystus, wszelka przekleństwo zmieni na błogosławieństwem. A być może ty masz problemy z przebaczeniem, korzeń goreczy, jakiekolwiek dumiana, problemy, które masz na twojego serduszku dzisiaj. Słuchaj, Pan Jezus Chrystus zaprasza ciebie, aby zbliżało się do Niego. I chcę mówić też jeszcze przez Ducha Świętego dla was, dla każdego z was, który słyszycie mnie. Jest napisane w Pismu Świętym. Pismo Święte to jest Boże Słowo, natchnione przez Ducha Świętego, jest prawda. I w Piśmie Świętym jest napisane, że zapłata za grzech jest śmierć. Grzech przychodzi przez szatana do ciebie, do nas, i kiedy my damy dostęp, on zrobi swoje praca i daje wypłatę dla każdego z nas. Śmierć. I z tym nie ma rad, z tym nie ma żart. Ale Pan Jezus Chrystus przeszedł, aby zniszczyć działanie diabelskie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i wykonał. Pokonał śmierć, pokonał moc śmierci, bo zmartwychwstał. Pan Jezus umarł na krzyżu i pokonał siłę grzechu. A ty nie będziesz dał rady, jeżeli ty będziesz tylko osobą, która będziesz chodził do kościoła. Chodzenie do kościoła. Są tu ludzie, którzy chodzą do kościoła każdego niedziela, ale wychodzą z kościoła jeszcze gorzej. Albo to samo, bo nie przychodzi do Jezusa. Zachęcam cię. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby ratować ciebie mnie. Pan Jezus Chrystus umarł i cierpi na krzyżu za ciebie mnie. Przychodź do mnie, do Niego. On jest twój król, twój Pan, twój Bóg, twój Zbawiciel, Zdrowiciel. Wszystko, co potrzebujesz, zachęcam cię w imieniu Jezusa, abyś przychodził do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech dał się ciągu Duch Święty dotyka twojego serduszku. Niech dał się ciągu Bóg Wszechmogący przez Pismo Święty, przez Ducha Świętego, który jest Bogiem, dotyka twojego serca. Niech Duch Święty, pewien sens, niech po prostu nie daj pokój dla ciebie, dopóki nie przestanie żyć w grzechu świadomości.
Przestań żyć w grzechu świadomości, bo czeka na ciebie śmierć. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii, i są jest napisane też w Piśmie Świętym, list Paweł nie tylko, że Bóg nie stworzył piekła dla człowieka. Bóg stworzy piekła dla diabła i swoich aniołów. To ma znaczyć demonu. Ale my też również wiemy, że jest napisane w Piśmie Świętym, że jeżeli każdy człowiek nie przychodzi do Jezusa Chrystusa ze skruszonym sercem i nie wyznaje grzechu Jemu i nie przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Pana, jako swego Zbawiciela, niestety, jeżeli umiera fizycznie, będąc i żyjąc w grzechu, to czeka na niego piekło. A piekło, Hades, znaczy wieczność oddalony od Bożej obecności. Piekło znaczy, że kiedy nasz ciało umiera, kiedy duch życia wraca do Boga, tym, który dał, a dusza ma dwa miejsca, byś pójść, albo piekło, albo niebo. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Poza tego to wszystko jest kłamstwo diabelskie. To Pan Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu, abyś ty i ja będziemy trafić do piekła. Nie, umarł na krzyżu, aby zratować ciebie, nie. Zachęcam cię, przychodź do Jezusa, wezwania. Jeżeli ty jesteś chory, jeżeli ty chcesz modlitwa, jeżeli ty chcesz przyjmować Jezusa Chrystusa, zapraszamy tu do mnie, do nas i będziemy ci pomóc, będziemy modlić się razem z tobą. Ja gwarantuję ciebie, według Bożego Słowa, że Bóg jest zdrowy, że Bóg przychodzi do twojego życia i zmieni twój dom, twoje serce, twoje życie. Bo jest napisane w Piśmie Świętym, uwierz Jezusa i będziesz zbawiony ty i twój dom. Być zbawiony znaczy nie tylko życia wieczne. Być zbawiony znaczy być zdrowionym. Być zbawiony znaczy być zbawiony z tych wszystkich pasur szatańskich. Bo dopóki, gdy Pan Jezus Chrystus nie jest Panem i Gospodarzem naszego serca, to kogo innego jest. To jest dobra nowina. To dopuść Jezusa do twojego serca. Sam Pan Jezus powiedział, bez mnie nic nie możecie uczynić, Pozwól, aby Pan Jezus Chrystus dotykał twojego serca. Pozwól, aby Pan Jezus Chrystus mieszkał na twojego serce. Przychodź do Jezusa z skruszonym sercem, wyznaj grzechu Jemu, podaj się Jemu całkowita. Jak mówił na początku, byłem opętany okropnym, bardzo okropnym człowiekiem. Że byłem ludzi, przemocy i tysięcy innych rzeczy. Ale od momentu, kiedy przychodziłem do Jezusa, kiedy mówiłem, Panie Jezu, wyznaję moje grzech Tobie, bo Ty umarłeś na krzyżu za każdego z nas. I Twoje baranka krew, krew Jezusa, oczyści mnie z wszelkich grzechów, wszelkiej nieprawości. I kiedy mówiłem, Panie Jezus, od dzisiaj nie chcę żyć ja, a przyjmuję Cię jako mego Zbawca, jako mego Pana, jako mego Gospodarza, mego życia. Bóg zmienił mego życia. Panie Jezus, do dzień dzisiejszy mieszka w mnie przez Ducha Świętego. Jeśli mogę powiedzieć, dziękuję, chwała Jezusowi Chrystusowi, tylko chwała Bogu. Chwała Jezusowi Chrystusowi, że jestem świątynią Ducha Świętego. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nic nie mi brakuje. Bo Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który może błogosławić każdym człowiekiem, który przychodzi do Niego. To słuchaj tego apel, tego wezwania, tego słowa. Bóg Ciebie kocha. Bóg Ciebie miłuje. Pan Jezus tak Cię kochał, że umarł za Ciebie. Za nasze grzechy. Zapłata za grzech jest śmierć. I za każdym grzech nasze powinniśmy umierać. Zapłata za grzech jest śmierć. Widzisz, ciążył na nas tego ciężar. Ale Pan Jezus Chrystus brał na siebie, umarł za Ciebie i za mnie. To nie lekceważ Boga. Nie lekceważ, co Pan Jezus Chrystus zrobił dla Ciebie. Przychodź do Niego. Słuchajcie, chodzenie do kościoła, no czasem jest fajne, a jeżeli ty nie przychodzisz do Jezusa, nic nie ci daje. Dobra nowina, być może dla ciebie pierwszy raz ty słyszysz tego, słuchaj odważny. Bóg nie stworzył religia, człowiek stworzył religia, aby spróbować, aby podłączyć teraz, aby człowiek miał relację z Bogiem. I potem z powodów sprawa władza i finansa. Bóg nie stworzył religia.
religija zabija, ali Pan Jezus Kristu umaru na ksiza ciebie za mnie. Pan Jezus Chrystus daje życia. Pan Jezus Chrystus daje życia. Pan Jezus Chrystus jest ten, który Cię błogosławi. Pan Jezus Chrystus jest ten, który da dla Ciebie radość, prowadzenia, szczęścia i życia wiecznego. Pan Jezus Chrystus ustworzył tak, nie religia, ale Pan Jezus Chrystus stworzył, zbudował, zbuduje Kościół. Kościół. Kościół Boży. A to tak, Kościół tak. Bóg Ci powołał, abyś był członkiem Kościoła, byś członkiem ciała Chrystusa. Bóg Ci powołał, abyś prawdziwym chrześcijaninem. To pokutuj, przychodź do Jezusa. Powiedz Mu, Panie, ja nie potrafię. Panie, mnie boli. Panie, jestem nikim. Panie, pomóż mi. Wszystko, co jest na Twojego serca, wszystko Twoje potrzeba. Ja Ci gwarantuję, jako dziecko Boże, ja Ci gwarantuję według Bożego Słowa, w imieniu Jezusa. Pan Jezus przychodzi i będziesz mieszkał na Twojego serca. I Ty nie będziesz już ten sam człowiek, ale oprócz, że będziesz żył wiecznie, będziesz błogosławiony człowiek na ziemi. Niech Duch Święty dał się ciągu do Twojego serca. Ja oddam mikrofon i zostaje apel. Przychodź do Jezusa. Przychodź do Jezusa. Wszystko mamy w Chrystusie. Ale nic nie mamy bez Chrystusa. Wszystko są osus. Wszystko ginie, wszystko minie. Bez Jezusa to marność. Zachęcamy Cię. Przychodź do Jezusa. Przychodź do Boga żywego w imieniu Jezusa. Niech Bóg Cię błogosławi. Zapraszam do apelu do modlitwy. Jeżeli chcesz, przychodź. Niech Bóg Cię prowadzi i błogosławi. Amen. Za chwilę.